Witam, przedstawiam chwyty Pro, czyli Shimano Lock-On Race w większym rozmiarze 32 i długości 130 mm. Zestaw zawiera oddzielne plastikowe końcówki, ale o tym za chwilę i jak to w produktach Shimano, porządną instrukcję obsługi oraz informacje o miejscu produkcji. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Według opisu Pro powinny być zrobione z dwóch mieszanek gumy, ale ja tego nie poczułem. Zauważyłem za to, że są dość twarde, mają prosty, jednolity kształt, ale i jedną ciekawostkę. Wewnętrzny plastikowy rdzeń ma w środku otwór umieszczony w miejscu, gdzie nacisk dłoni jest największy, tak aby dodatkowo amortyzowały i pochłaniały drgania. W wersji Dual Lock jest to zrobione tak samo, więc przypuszczam, że pozostałe modele Pro też posiadają to rozwiązanie. Shimano nie mogą się jednak równać z miękkimi i sprawdzonymi mieszankami z Ergonów lub Odi, do których link z recenzją znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Pro posiadają aluminiową obejmę skręcaną śmiesznym momentem obrotowym wynoszącym 1,5 Nm i niestety malutką śrubkę pod klucz ampulowy 2,5 mm, którą będzie można łatwo obrobić. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest użycie śruby pod klucz 3 mm. Bardzo mała jest też ich obejma, więc nie zdziwię się, jeśli z czasem chwyty zaczną się obracać na kierownicy, ale póki co nie miałem z tym problemów. Kolejną wadą Pro są końcówki. W wersji Race są to wymienne, cienkie, plastikowe korki, które pewnie wiele nie zniosą, ale to i tak mniejszy problem niż zintegrowane barendy z Dual Locków, które po jednym, podkreślę jednym, i to lekkim upadku wyglądają tak. A oto zintegrowane, niby wzmocnione końcówki Odi w nowej wersji Lock 2.1 i ich stary, ale najlepszy produkt, czyli wymienne korki, które mam już 4 lata. Uważam, że są prawie niezniszczalne i jak widać przeżyły naprawdę sporo. Race'y, mimo deklarowanej średnicy 32 mm, nie trzymają wymiarów i są odrobinę cieńsze. Chociaż w drugim modelu wielkość już się zgadza. Słabe końcówki, mniejsza średnica i cienkie obejmy nie sprawiły jednak, żeby Pro były jakoś szczególnie lekkie i ich waga nie odbiega od konkurencji. Te chwyty i wcześniej omawiane przeze mnie platformy to kolejny produkt od Shimano, który mnie zawiódł i raczej ich nie polecę. Moim zdaniem złe rozwiązania konstrukcyjne, twarda guma i cena w okolicach 70 zł sprawia, że zdecydowanie bardziej wolałbym dopłacić do sprawdzonych, wygodnych i pewnych chwytów od Ergona lub Odi.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!